Przygotowaliśmy zestawienie zależności i niezależności radnych danej gastronomii. Przygotowaliśmy też dyplomy dla radnych niezależnych, czy radnych, którzy nie są związani zarobkowo, finansowo z organami administracji samorządowej, czyli nie pracują w spółkach miejskich, w organach jednostkach organizacyjnych samorządu lokalnego, w Komisji Zajęć Promocji Polowych. Można o nich powiedzieć, że są niezależni, nie ma żadnych podległości w stosunku ich pracy do organów administracji samorządowej. Znaleźliśmy 9 takich radnych. Dzisiaj chcemy im wręczyć dyplomy niezależnego radnego, żeby podkreślić wagę tego problemu oraz jakby taką drobną nagrodę im za to wręczyć, że są niezależni w swoich działaniach. Zwrócę uwagę, że już tak w ostatniej kadencji samorządu lokalnego aż 7 radnych Rady Miasta Lublin, czyli prawie co czwarty, znalazł zatrudnienie w organach administracji samorządowej, samorządu miejskiego lub wojewódzkiego. A kto jest takim radnym zależnym? Bo tutaj są no, 9 radnych niezależnych. Taki najbardziej zależny, pierwsza trójka. No tak nie rozróżniamy. Znaczy zwracam się uwagę, że radni zależni to są ci, którzy albo pracują w spółkach komunalnych, albo w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin, w Komisji Zajęć Promocji również tacy, których małżonkowie bądź dzieci pracują w takich instytucjach, lub tacy, którzy zasiadają w organizacjach, w zarządach organizacji, które otrzymują granty z budżetu miasta, lub w firmach, które wykonują kontrakty na zlecenie urzędu.